Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventure. Jak lecimy znowu z Indiana Jonesem LEGO i tym razem jest 720p, takie true 720p. Jestem idiotą i zapomniałem tego ustawić tak ładnie. Więc teraz chyba nawet tekstury są jakieś takie lepszej jakość, coś mi się wydaje, ale dobra. Lecimy do kolejnego już rozdziału, jakim jest za Arką, czy jakoś tak, w pogoni za Arką, tak można by to przy wolnym tłumaczeniu, o. I czy uda się tym razem, żeby nie było żadnych problemów? Uff. Dobra, bo tutaj mi jakoś lagowało przy tych wszystkich. O, strażnik zniknął na chwilę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale no na chwilę ten po prawej zniknął. No cóż. Woda, polecam. Ale dobra, utknęliśmy tutaj teraz i musimy go pozbyć. I ogólnie, jak wszyscy wiedzą, mam ekran 4x3, ale tak się składa, że teraz gra mi chodzi w 720p i mam takie czarne paski na górze i na dole. I to przynajmniej mi teraz ułatwia skupienie się na środku ekranu, a nie latanie po całym wzrokiem. Jest dosyć fajne, to znaczy kiedyś i tak trzeba sobie wreszcie będzie kupić porządny monitor 16:9 i będzie fajnie. Mam nadzieję, w którym razie. Bo jak nie będzie fajnie, to no cóż, trudno się mówi. I to, co widzicie teraz nad tym całym żurawiem, to czerwone, to są właśnie ułatwienia do gry, które są bardzo fajne, polecam. Dobra, tu zniszczymy. Nie potrzebujemy jak na razie broni, weźmiemy sobie łopatę. A nie, to jest pistolet. Ups. Klucz sobie weźmiemy. Nasza koleżanka weźmie łopatę. Jak to się walczy? Tak. I ogólnie już ten odcinek raz próbowałem nagrać, aczkolwiek tak mi gra przycinęła, nie wiedzieć czemu, że musiałem nagranie się po prostu skraszowało. No i teraz to muszę nagrywać od nowa. Dobrze, że przynajmniej teraz już wiem, gdzie, co i jak. Więc przynajmniej nie będę miał aż takich problemów przy przechodzeniu tego, jak wtedy. Więc tak teoretycznie to wyszło mi to na dobre. I dobra. Poproszę do góry. To popchniemy sobie. Stary. No nie wkurzaj mnie. Dobra. Okej, dostaliśmy serduszko. Znowu mi przycięło. Nie wiem, o co chodzi właściwie. Więc po prostu spróbuję to jak najszybciej przejść. I tyle. I będzie śmiechowo, co nie? No właśnie. I tu jest jeszcze, więc nasza koleżanka niech to rozkopie. Cały czas zapominam, jak ona ma na imię. Mario, okej. Okay. Pamiętam po prostu, że Mario i N. W ogóle pozdro dla ludzi, którzy pamiętają flaszówkę N. Tak ostatnio szukałem sobie na internecie, nie mogłem znaleźć. To znaczy, jest port na PSP, N+, i teraz jeszcze wyszedł port na PS4, czyli N++. I może kiedyś, jak stwierdzę, że już nie chce mi się robić let's play, to moim ostatnim let's play będzie Grand Plus. Nie no, żartuję. Ale może kiedyś, na jakimś live streamie, może pogramy sobie w to. I teraz możemy Indianę puchnąć. Jezu, człowieku, jaki ty denerwujący jesteś, wiesz? Zabiję.
prostu go zaraz zabiję. Po prostu go zabiję. I teraz cały nieszczęsny proces trzeba zacząć od nowa. Brawo, Indiana. Brawo, panie Jones. Jest pan Januszem biznesu. I dlatego tu jest dobrze też grać na dwóch graczy. To znaczy nawet nie potrzeba tutaj dwóch graczy. Wystarczy, że jeden gracz będzie stał w spokoju, a drugi będzie po prostu patrzył. Okej. Okay. Chodź tu, dziewoja. Już tak nie tnie zbytnio. Przyłączyłem na większą rozdzielczość i już aż tak się nie tnie. Co nie? Jest ok. Ale już przynajmniej nie będziecie mieli takiego bardzo rozciągniętego ekranu. Dobra. Where we are? Wow. Ojej. To będzie trudne. Łoż ty! Okej, Dankę. Stary, zjeżdżaj stąd. Dobra. No stary! Dobra. Teraz nas zweryfikuje, gościu. Oczywiście nie, żadnego nie przypominamy. Ale no wpuszczę ich, bo ma czapkę, jak ja. Logika. Okej, z tamtym sobie jakoś poradziłem. Teraz trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Więc zakładam, że musimy przejść tutaj. Więc potrzebne nam są jakieś duperele. Stary! Normalnie... Ci wrogowie mnie tak wynerwiają, jeszcze bardziej niż w Ratchecie i Clanku. Dobra, to muszę dać. Tutaj Jezu, ale mi teraz się. I jeszcze jeden. Aha, tu muszę z jakimś autem. Jest tu jakiś. Jest! No i pięknie. Szkoda, że nie DeLorean. Kurde, nie no. Janusz biznesu, Pixel. Jak się wchodzi... Aha, dobra. O, kontrolowanie na joysticku. To jest zarąbiste. Znaczy kontrolowanie na joysticku. Co ja gadam? Aha, to jest tylko po skarb? Seriously? Ale się przyda. Jak ona na razie steruje tym autem. Mówię, to jest śmieszne, że tutaj jeszcze nie ma takiej inteligencji, że NPC nie może sam wyjść z samochodu. Jezu, co się stało? Aha, ona jest teraz w tym nieś... dobra. Lol. Co się właściwie wydarzyło teraz? Często się ominąłem. Dobra, stary, mi jest potrzebna twoja czapka. Nie wiem czemu, ale fajna jest twoja czapka, to sobie ją wezmę. Jak mnie wynerwiają. No to po prostu jest nie do opisania. Dobrze, że właściwie to ona mi w ogóle nie pomaga, ale okej. Okay. Niech sobie pojeździ. Okej. No stary. Ej, ale przynajmniej mnie osłania. To jest jakaś... Znaczy, w większości mnie osłania. Czy oni tu jakąś mają... jakiś tu... Jezu! Jakiś tu mają... To mogę rozwalić? Nie. Oni tu mają jakiś punkt respawnu, czy co? Że nigdzie ich nie mogę... Że ich tak ciągle przybywa. Nie, na
To nie, no może po prostu mają ustalone punkty respawnu i po prostu ja się teraz pruję niepotrzebnie. Mam dziwne wrażenie, że któryś z tych pseudodzwonów będzie to. Ej, zaraz, przecież ja się tego nie wypróbowałem, co to jest w ogóle? O, co my tu mamy? Nie. Jeszcze mi powiedzcie, że ja muszę mieć tu jakiś klucz. Mogę tego jakoś rozhuśtać? Cokolwiek. Dobra, rozumiem, że po prostu klucz muszę znaleźć. Gdziekolwiek by on nie był. Może. Nie wiem, czy mam dziwne przekonanie, że gdzieś w piecu będzie. Coś zrobiłem. Halo, gdzieś. Aha. Okej, okay, szkoda tylko, że to nie to mi kompletnie nie jest potrzebne. Ale dobra, ale zaniosę. Żeby nie było, zaniosę. I myk. Chyba tu nic. Tu tylko broń. Czy tu może będzie klucz? No jest! No i pięknie. No i jedno. Nie tu. Nie tędy droga, młody padawanie. Jezu, już się przygotowuję na Let's Play z LEGO Star Wars. I mi powiedzcie jeszcze, że musi tu być drugi gracz. Udało się, udało się, udało się. Nie! Nie tnij się, gro. Proszę. Proszę, gro, nie tnij się. Błagam. Jesteśmy już na końcu rozdziału praktycznie. Na końcu filmu jesteśmy. To już ostatnia chyba plansza. Nie tnij się, gro. Nie w takim momencie. To jest zbyt ważny moment dla tego Let's Playa. Co z tego, że... Nie wiem. A to jest zbyt ważny moment. Jest. Po co ta agresja? No nareszcie, no i teraz to rozumiem. O, i słynna scena z samolotem. Tak, to jest boss. No elo. Nie wiem, dlaczego ten debil uderza we mnie akurat wtedy, kiedy ja mam coś w rodzaju tych kowadeł. Nie mam już klucza, jestem idiotą. Mogę to jakoś rozwalić? Że po prostu mam. Wszystkich zniszczyć! Poczujcie się, jak to jest. Okej. Okay. Na ład. What should I do? Tu jest coś na łopatę. Nasza koleżanka ma łopatę. Marion, nie zapomniałem tym razem. Serio. Okej, okay, tamto musimy dać. Prawdopodobnie to jest jakiś side quest, ale no cóż. Nigdzie jakoś zbytnio nie widzę nic, co mogłoby go jakoś poruszyć, chyba że. O, ho, ho, ho.
Seriously? A co z tym? Backgammon. Inthere. Nie ogarniam, po prostu nie ogarniam. A to się pewnie jeszcze okaże, że jest jedna, jeszcze proszę. Na poszukiwacza zaginionej arki. No. Nie, chyba jednak będzie jeszcze jedna plansza, co mi się zdaje. Mam dziwnie złe przeczucia, że jednak jeszcze będzie też jedna plansza. Nie wiem, że rozwalam tutaj wszystko, żeby cokolwiek tutaj widzieć. Żeby wiedzieć, że nic nie pominąłem. Ile studów? Ja nie mogę. Jak byłem mały, to miałem takie problemy ze zdobyciem True Adventure, czy jakoś tak. No. Mam tutaj po prostu sobie. Ja tu nawet nie dbam o to, żeby wszystko zbierać. No coś tu musi być, o co chodzi? O! Nie, no bardzo logiczne, że z palmy mi wypadła niebieska skrzynia. 100 Prologic. Więc prawdopodobnie jak nagram ten odcinek, to szybko go wrenderuję, wstawię wam, jeszcze będziecie mieli go dzisiaj. I będzie fajnie. Tylko co ja tu mam zrobić? Please help me. O. Ale bliziutko. I teraz sidequest. Na 100% sidequest to jest. Gramofon. Ja nie mogę. Błagam, że to nie jest jakaś muzyka z prawami autorskimi. Nie, może go butelką walnę. Nie, to nic nie pomogło. Nie bije się kobiety, damski bokserze. Co ja mogę zrobić? Tak w zasadzie to nic nie mogę zrobić. Wiesz, teraz połowa ludzi śmieje i mówi, co za debil. No pewnie ja coś istotnego pomijam. Nie wiem, może jak coś tam. Oho. Dobra, dobra. No i teraz to ja wiem co robić i znowu walnie w kowadło. Dawaj. What? Skąd tam się wziął fioletowy stud? Wait, what? Dlaczego mnie tepło? Dobra, 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 dobra. 100 pro, 100 pro, 100 pro, 100 pro, 100 pro, 100 pro. Let's the shit be gone. Wow. W filmie to Indiana Jones go pokonał, więc tak to pozostawię. Znaczy takie jakby. Nie mówię wam spoilerowo filmu. Nawet śmierć w grach tego wygląda zabawnie. Oh, nareszcie. No i my. A, to jeszcze jednak nie koniec.
I z naszym kumplem. Rabem. Ło! Z Salachem. Nie mylić z Allachem. I myk. To mi trochę przypomina jak takie zamachy na pociąg w westernie. But Indiana Jones jest OP. Ło! Łoż ty w mordę! Dobra, lecimy. Speedrun, kurde. Speedrun. O! Muszę to mieć. W ogóle kto sterował tym? O co chodzi? I lecimy. To znaczy jedziemy. Jeżdżenie to takie trochę latanie, co nie? I my, kurde. I myk. Kurde, już zgupiałem, jeżeli chodzi o to, czy to jest ostatni poziom, czy nie. Nie było finałowego bossa, więc to nie może być ostatni poziom. Teraz takie rozkminy życia. No wychodź, wylej stary. No i myk, no i odjeżdżamy z tym. Aha! I myk, papa. No i oczywiście wypadnie im to. Pewnie, a nie. Myślałem, że wypadnie. To mi wygląda jak z drona. O nie. Co to ma być? Co to za straż pożarna? No i piraci nas zaatakowali. Świetnie. No i piraci nas zaatakowali. Zarąbiście po prostu. I oczywiście my jesteśmy jedynymi, którzy chcą uratować wszystko. Aha, czyli miałeś cały czas przy sobie klucz i ani razu go nie wyciągłeś, tylko musiałeś zbierać jakiś rąbany klucz, który leżał sobie, tak? Świetnie, Indiana Jones. 10 na 10. Dobra, lolo. Barnett College, jak zwykle. Albo mi się zdaje, albo właśnie przeszliśmy ten poziom pół godziny. Jestem pewny na 100%, że da się to przejść szybciej. Jako już nie ogarniałem, już dawno już nie pamiętam po prostu tej gry i... No. Więc tak, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć. Pa, pa!